Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu miałem krótką konwersację z użytkownikiem Rumbach, z którym no, dosyć często zdarza mi się pisać takie wartościowe komentarze. Także pozostańcie ze mną tutaj do końca tego nagrania. Będę poruszał temat akceptacji siebie, akceptacji swojego własnego wyglądu i tego, aby w ogóle poczuć się ze sobą lepiej. Także dajcie dla mnie łapkę w górę już teraz, albo możecie poczekać do końca tego nagrania. Ja czytam komentarz i lecimy z tematem. Jak zaakceptować przegraną na loterii genetycznej i przestać walczyć samym sobą, akceptując swoje ciało? Ja napisałem, czego dokładnie nie akceptujesz. Napisałbym tutaj co i jak, ale w przyszłości na pewno nagram o tym film, bo sam miałem kiedyś z tym problem. Wąskie barki i klata, skrzywiona miednica i kręgosłup oraz lekkie gino. Gdy przeczytałem ten komentarz, no nie oszukując was, od razu się z nim zidentyfikowałem, bo ja sam kiedyś osobiście miałem ogromne problemy z takim poczuciem, że jestem brzydki, jestem nieatrakcyjny, jestem taki, siaki, owaki, wiecie. Nadwaga, wielkie sutki, wielkie cyce, mógłbym nawet powiedzieć opona na brzuchu, bycie obiektem drwin i kpin w szkole, bycie przezywanym, no to nie jest fajne doświadczenie i nikt mi nie powie, że to jest bardzo przyjemne. Do tego można dodać właśnie, powiedzmy, skrzywioną miednicę. No ja nie mam krzywej miednicy, ale mam delikatnie krzywy kręgosłup i mam dużą miednicę. Jak na faceta mam bardzo dużą miednicę. No, nie ukrywając, no wiecie, to są jakieś tam wady ciała, tak? Ja myślę generalnie, że każdy z nas ma jakieś wady ciała, albo przynajmniej coś takiego w sobie, w swoim własnym ciele, czego nie akceptuje, albo się wstydzi. Albo mu się to nie podoba, chciałby to zmienić, bo czuje się, że nie jest piękny, albo co inni mogą sobie o kimś powiedzieć, tak? O tobie skomentować, przezwać, wyzwać, skrytykować, pokazać palcem, czy to, czy tamto. Pomijam ten fakt, że jest to związane z tym, że każdy z nas ma takie urojenie w głowie, że musimy być idealni, musimy być perfekcyjni względem kulturowego piękna, kulturowego wyobrażenia. Każdy z nas chciałby być naj. Wiecie, wszyscy mamy taką narcystyczną część siebie. Ja osobiście jestem święcie przekonany, że każdy z nas ma w sobie narcyza. Pytanie tylko, do jakiego stopnia. No i każdy z nas chciałby być po prostu piękny. Albo przynajmniej tak wyglądać, albo przynajmniej się tak czuć, albo przynajmniej akceptować siebie. I teraz pytanie, jak my to rozumiemy? Czy to jest dla nas dobre, czy złe? Czy to jest dla nas zdrowe? Czym to zdrowe podejście do tego wyobrażenia siebie jest? Czym jest to wyobrażenie siebie, jak ono funkcjonuje? I wiecie, ja bym mógł tutaj wam dać całą masę różnych psychologicznych teorii dotyczących ego, funkcjonowania przekonań, funkcjonowania self-image'u, funkcjonowania procesu kognitywnego, formułowania swojego własnego wyobrażenia dotyczącym self, tym w zasadzie jest ego. Tego, czym jest akceptacja, jak to wygląda, jak to działa w relacji do superego, naszego ID i miliona i pierdyliarda różnych innych fajnych rzeczy. No i w zasadzie, jeżeli zagłębicie się w projekt Find Yourself i będziecie na bieżąco z moimi tematami, z moimi filmami, no to na pewno dokopiecie się do wszystkich tych wyjaśnień. A jeżeli nie, to na pewno w przyszłości będę o tym mówił. Bo generalnie sprawa jest jasna, tak? Mamy ciało. Coś nam się podoba, coś nam się nie podoba. Teraz pytanie. Co my chcemy z tym zrobić? Czy na przykład, jeżeli masz ze sobą problem, załóżmy, jesteś otyły, to co możesz z tym zrobić? Możesz to zaakceptować, tak? Możesz do końca życia być otyły i będzie ci z tym ok. Możesz schudnąć. No i powiedzmy, że schudniesz. I później zaakceptujesz siebie i też może ci być z tym ok. Ale możesz na przykład zrobić tak, jak ja zrobiłem. Czyli możesz schudnąć, a dalej możesz nie akceptować siebie. I w takim wypadku zmiana twojego ciała niczego nie zmienia, no bo na dobrą sprawę to, czego ty chciałeś, tego nie uzyskałeś. Nadal siebie nie akceptujesz. Więc teraz pytanie. Czy może nie lepiej od razu nauczyć się akceptować siebie i może się okazać, że wcale nie trzeba niczego zmieniać? Albo może się okazać, że gdy ty zaakceptujesz siebie, to zmiana przyjdzie samodzielnie.
To jest też fajne, ciekawe zjawisko, gdy zaczyna się akceptować siebie poprzez przykładowo zmianę swojego własnego sposobu myślenia, tak? Czyli zaczynasz myśleć o sobie bardziej pozytywnie, zaczynasz się wzmacniać, zaczynasz być wdzięczny sam za siebie, zaczynasz budować swoje własne poczucie wartości, to ten wypracowany, nowy, zdrowy, pozytywny dialog wewnętrzny ma wpływ na to, jak twój mózg rozumie sam siebie. A co zatem idzie? Twój mózg zaczyna inaczej patrzeć sam na siebie. Zaczynasz patrzeć na siebie w lustrze, widzisz, że jesteś bardziej atrakcyjny, widzisz w sobie rzeczy, które mógłbyś w sobie polubić i nagle się okazuje, że wyglądasz lepiej niż ci się wydawało. Pamiętajcie o tym, bo to jest super mega ważne, że jeżeli chodzi o temat związany z self-imidżem, z ego, z koncepcją siebie, z brakiem akceptacji, teraz dam wam mega słowo klucz i wskazówkę, która prawdopodobnie zmieni całe wasze życie. Uwaga! Całe twoje życie oraz to, jak postrzegasz siebie i świat, zależy w 100% od ciebie samego. Koniec. To jest tak mega super ważne, że ja myślę, że ludzie nawet nie dostrzegają głębi tego, co ja tutaj powiedziałem. Bo gdyby to postrzegali i dostrzegliby, to nie byłoby tych wszystkich problemów takich związanych z akceptacją siebie, swojego ciała, wyglądu i innych różnych rzeczy. Bo jeżeli ty zaakceptujesz w 100% siebie, przestaniesz przywiązywać się do opinii i oceny innych ludzi, przestaniesz traktować to wszystko tak na serio. Zaczniesz traktować to wszystko z dystansem, rzucisz na luz i będziesz miał to gdzieś. Będziesz nawet mógł robić sobie jaja sam z siebie, no to w czym problem? Gdzie jest ten problem? Gdzie? W tobie? W twoich sutkach? W twoim brzuchu? W twojej miednicy? W twoim kręgosłupie? Gdzie jest problem? Innymi słowy, czy ten problem dotyczący wyglądu swojego własnego ciała możemy uznać za obiektywny fakt? No bo na dobrą sprawę, jeżeli miałbyś z tym bardzo wielki problem i nawet poszedłbyś do psychologa, poszedłbyś na terapię, no to i tak zderzyłbyś się z poczuciem samotności oraz dialogu prowadzonym z terapeutą, w którym razem wspólnie mielibyście wypracować taki model życia, aby twoje wyobrażenie dotyczące ciebie bardziej współgrało z aktualną rzeczywistością i aby ci było z tym okej. Okay. Innymi słowy, każda forma pracy nad sobą ze swoim własnym wyobrażeniem siebie i ze swoją własną sylwetką to jest zmiana swojego własnego wyobrażenia siebie oraz zmiana swojego wyglądu fizycznego. I pytanie, w którym momencie jedno i drugie zaczyna się pokrywać, tak, że jest ci z tym dobrze. Bo może być ci z tym dobrze już teraz, może ci być z tym dobrze, gdy siebie zmienisz w głowie, a może być ci dobrze z tym, gdy zmienisz siebie fizycznie. I tutaj w grę wchodzi twoja dojrzała samoocena. Jak ty mówisz sam do siebie? Jak ty reagujesz na ocenę innych ludzi? Jak ty reagujesz na komentarze innych ludzi? Jak ty emocjonalnie sobie radzisz sam ze sobą? Czy masz problemy emocjonalne, poczucie winy, poczucie żalu, poczucie takich wątpliwości, gdy patrzysz na siebie w lustrze? To jest dużo ważniejsze. Nie to, jak ty wyglądasz fizycznie, ale to, jak ty podchodzisz sam do siebie. Jak ty emocjonalnie jesteś związany sam ze sobą, ze swoim własnym wyobrażeniem. Jak ty emocjonalnie podchodzisz do różnych sytuacji, sytuacji społecznych, sytuacji tych takich trudnych, tak jak powiedziałem, gdy jesteś wystawiony na krytykę i ocenę ze strony innych ludzi. Ja bym zaczął od pracy nad sobą w tym aspekcie, a potem dopiero zacząłbym robić coś innego. Tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, do wypracowania jest dialog wewnętrzny, inteligencja emocjonalna, twoja samokontrola, zdolność do samodyscypliny, twoja wiedza, co ty wiesz o sobie, o swoim własnym ciele, czy ciągle intelektualnie się masturbujesz, wkręcasz się w różne teorie i nic z tym nie robisz, czy może, nie wiem, uczysz się na przykład dietetyki albo kulturystyki, idziesz na siłownię, pracujesz ze swoim własnym ciałem, zmieniasz swoje własne odżywianie, starasz się coś z tym zrobić. Bo ja wiem sam osobiście, że wiele można zrobić, bo można trochę popracować nad swoim własnym ciałem, nad swoim własnym wyglądem, można zacząć ćwiczyć siłowo, można zredukować tkankę tłuszczową, można troszeczkę wyrzeźbić ciało, tak? Nie mówię tutaj, że od razu musisz być kulturystą, ale wystarczy, że
spalisz trochę tego tłuszczu, zbudujesz trochę mięśni i będziesz całkowicie inaczej wyglądał. No tutaj kwestia jest bardzo umowna. Ja to wideo traktuję jako taką formę otwartego dialogu, coś od czego warto zacząć. Nie podaję tutaj jakiegoś ostatecznego rozwiązania, tak? Ale chcę tutaj po prostu pokazać na to, na co najlepiej jest zwrócić uwagę i od czego zacząć. Zacznij od tego, żeby wzmocnić siebie. Zacznij od tego, żeby zacząć wspierać siebie. Zacznij od pracy nad swoim własnym self-imidżem. Potem dopiero zacznij pracę nad sobą fizycznie. To jest taka moja rada. To jest rada, którą dałbym samemu sobie. I myślę, że jest to dobra rada. A ty zrób tak, jak będziesz uważał, że jest najlepiej dla ciebie. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem, że wniosłem olbrzymią ilość wartości do waszego życia. Jeżeli tak jest, dajcie proszę dla mnie łapki w górę, napiszcie pozytywny komentarz, stawcie swoje przemyślunki na dole. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie je proszę na dole w komentarzach. Ja wiem, że przez jakiś ostatni czas byłem trochę niedostępny. Nie wiem w sumie, czy odpowiadałem na wszystkie komentarze, czy nie. Część rzeczy mogło mi umknąć. Także jeżeli sądzicie, że któreś tematy są ważne i ważniejsze, i ja tych tematów jeszcze nie poruszałem lub deklarowałem się, że je poruszę, ale tego nie zrobiłem, wybaczcie mi proszę, możecie mi o tym wszystkim przypomnieć, na przykład pisząc komentarz. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.